Obieg SCP-066. Twoim celem jest potrafić usłyszeć naprawdę głośną muzykę, która rani osoby w pobliżu. O kurde. Lewy przycisk myszy, możesz rozbijać szyby. Okej. SCP-066. To tak, tym SCP-kiem... No powiem, tym SCP-kiem jeszcze nigdy nie byłem. To jest pierwszy raz, kiedy gramy sobie tym SCP-kiem, więc... Zapowiada się naprawdę nice gaming. I co, już mogę się ruszać? Twoja specjalność, zdolność specjalna to jest stanie w miejscu, niemożność ruszania się. Możliwe, że muszę poczekać, jak będzie ten taki start rundy. O, właśnie. Znaczy, jak wyglądam? Taki ze mnie glutek jest, jak widzicie. Co nie? Taki gluteczek. Dobra, idziemy się nad tym TF-em poznęcać. Poczekajmy tu na nich. Co ty jesteś? Co to jest? A, jesteś! Uciekaj! Co to jest? Stary! Jezu! Muzyka cię zniszczy! Muzyka dla twoich uszu! Zawidzę muzyki! Muzyka! Muzyka! Muzyka, 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 muzyko! Uciekam! Muzyko! Chodź tu, posłuchaj dobrej nutki! Nie chcę twojej muzyki! Piękna muzyka dla uszu każdego słuchacza. Muzyka, muzyka, muzyka. Dobra, straciliśmy trochę życia. Idziemy do personelu klasy D. Ach, piękna muzyka dla uszu każdego słuchacza. Tak, straciliśmy trochę życia, więc nie jesteśmy jakimś mega silnym STP-kiem. Tylko trudno nas pewnie trafić, bo jesteśmy, jak nie wiem, czy pewnie zauważyliście, jesteśmy takim oto glutkiem, więc domyślam się, że ciężko może nas trafić. Być, pomimo tego, że widok jest normalny, to jesteśmy takim glutkiem, więc musicie sobie to wyobrazić. Dobra, tak czy siak. W gruncie rzeczy, fajnie mi się, tak mi się wydaje przynajmniej, fajnie będzie się poznęcać trochę nad groźnymi... groźnymi, nad personelem klasy D będzie fajnie się trochę poznęcać. Dlatego, już nie zwlekając, lecimy do personelu klasy D. Trzeba ich odwiedzić i powiedzieć im dzień dobry. Tak trzeba im powiedzieć. Zobaczymy, czy będziemy dla nich łaskawi. Trochę wolny stopień zabijania mamy też. Więc też trzeba wziąć to pod uwagę, że... Naprawdę sporo będziemy musieli się nabiegać, zanim kogoś zabijemy. Dobra, udało się przez problem przejść przez Teslę. Tesli zawsze się boję, bo... No, głupio tak zginąć przez Teslę. Ale Tesla jest śmiercionośna. Dawno nie byłem SCP, więc jest to coś nietypowego. Dobra, dajmy sobie buldożera. No i co? I niszczymy te drzwi, no bo innej drogi nie ma. Musimy zniszczyć te drzwi, żeby się dostać dalej. O ty! Lepiej mnie zostaw, bo dziś zginiesz! Marnie, jak to się mówi! Otwórz drzwi, idź se z nimi walcz! Muzyka! Muzyka dla uszu! Kimkolwiek jesteś, poczuj dźwięk muzyki! Muzyka, 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 muzyka. Dzień dobry. W ogóle jaki widok mam teraz taki. Od tego, faktycznie od jakby dna teraz mam widok. Dobra, chodźmy puścić jeszcze komuś jakąś muzykę. Moimi ziomkami jak to. O kurde. O kurde, dobra, spadamy, tędy. O nie, co tam. Och, zły moment. O fuck.
Muzyka was uzdrowi, tyle wam powiem w temacie. Niestety nic mi nie... Poczekaj, ej, a słuchałeś może tego, tej nutki? Nie lubię, a znasz tą nutkę? Nie lubię. A znasz tą nutkę? O tą? Idź sobie, idź sobie. Nutka relaksująca, nutka dla uszu. Od razu lepiej się człowiekowi robi, kiedy słyszy tą pyszną nutkę. O, posłuchaj tej muzyki. O, muzyka. Nie działają. Muzyka. O, muzyka cię wyzwoli. Muzyka wyzwoli cię. Ej, znasz tą nutkę? Nie znam, nie chcę znać. O kurde, ale spadłem stąd, bo mi jakiś ten... Piękna muzyka. Piękna muzyka dla uszu. Ach, doskonale. Dobra, przejdźmy się i zobaczmy, czy tu jeszcze... Ktoś jest żywy. O nie! Nie, 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 nie. Ej, słyszałeś tą nutkę? Nie, nie słyszałem. Chodź, coś zaśpiewam ci, piosenkę. Nie, dzięki, stary. Nie. Chodź, piosenkę ci zaśpiewam. Mówię ci, super będzie. Ha, nie tym razem. Co? Mówisz, że co, niby ja się nie przedostanę? Ja się nie przedostanę? Zajmie ci to wiele lat. To patrz na to. Poczekaj chwilę, bo laga mam. Dobra, to się wyda. Kurde, jaki lag, co się dzieje? Masz też takiego laga? Nie, nie mam laga, ale to wykorzystam. Dobra, już żartowałem. O ty, bałwanie. Pa, pa. Nie tym razem. Ja jeszcze tu wrócisz. A, bo tym nie można chodzić w tym trybie. Dobra, chodźmy do tej drugiej windy. Może wyjść drugą stroną. Surprise! Haha, no! Nie tym razem! Przykro mi. Danger. Containment zone overall decontamination in T-minus 10 minutes. Co sobie robisz, jaja? Muzyka! Chyba ktoś te jaja tutaj robi ze mnie. Ja cię kręcę! Jak mnie załatwił. Ajajaj, dałem się. Kurde, nie zdążyłem uciec. Co za nieszczęście. Ale rozwaliłem drzwi do windy, jednak się da, co nie? Dobra, powróciłem. O, tam jest. Trzeba go schrupać. Na obiad. Czy coś takiego. Dzień dobry, powróciłem! Co sobie jaja robisz? Tak gonię całą mapę. Chodź, tu jestem mega głodny. Dawno nic nie jadłem. Przykro mi, to sobie dużo. Chodź tu! Nie mogę tam biegać, bo za bardzo ranię się od tej wieżyczki. Dobra, spadamy stąd. Wow, zawsze to jest mega stres przebiegając przez to. Ale daliśmy radę. Klasyczny win-win, jak to się mówi, co nie? Dobra, wychodzimy z tego miejsca. W sumie jestem, pamiętajmy, że jestem SCP i mogę stąd uciec. O kurde. Słyszałem, jak ktoś przechodził przez ten wejście wejściowe.
Tak mi się przynajmniej wydawało. Miło było? Kurde. O kurde. Kto to mówi? Ej, słyszę jakieś głosy! Decontamination in T-minus 5 minutes. Dobra, powinien zaraz wbić to jakiś oddział. To wtedy zrobimy im pranka. Mogę to niszczyć? Dobra, zniszczymy te drzwi, żeby tak było śmieszkowo. Nie wiem, czy zdążę zniszczyć te drzwi ogólnie, zanim ktoś tutaj przyjedzie. Byłoby dosyć to zabawne. Tak myślę sobie, ktoś by tu przyjechał i nie miałoby drzwi. Dobra. Dobra, musimy poczekać, co nie? Uciekanie w tym stanie to nie jest dobry pomysł. Ile czasu jest do końca rundy? Za mało, coś mi się wydaje. Mam nadzieję, że ktoś tu przybiegnie w końcu. Fajnie by było, gdyby ktoś tutaj przybiegł. Myślicie, że co, czają się na zewnątrz? Tak naprawdę nie do końca musimy być pewni. Wrogowie mogą być wszędzie, na każdym kroku. Musimy być bardzo czujni. Nie wiadomo, gdzie się czaje Abby ze swoim groźnym oddziałem. Oj, nie wiadomo. A Moa na pewno się gdzieś czai i chce mnie dorwać za wszelką cenę. Kurczę, niedobrze. Dobra, wynosimy się stąd w takim razie. O, te drzwi przetrwały, lol. To już by naprawdę udało nam się po prostu w świecie uciec? O nie. Te. Poczekajmy, jak przejdą. To jest jedyny sposób. Boję się, że z drugiej strony mogą iść. Więc musimy być dosyć czujni. I tak trochę się przyczaić, mi się wydaje. Bo wszyscy na nas teraz polują. Chociaż goce nie powinni z nami współpracować, chyba z nami współpracują z drugiej strony. Ale wiecie, strach. Dobra, oni chyba jednak nie ogarnęli tematu.
Dobra, jeździ ucieczka. Patrzcie, tu nikt nawet nie pilnuje. Dobra, zawijamy się stąd w takim razie. Sru do portalu. Proste, ucieczka. Profesjonalnie. A patrzcie, co się stało z Brian, jest zamknięty. Ale numer. Brian jest zamknięty. Ej, zobaczcie, jak Quickowi dobrze idzie. Jeszcze żyje Quick, co nie? Kurde, przeczaił się mega długo. I oddziały C są. I oddziały C mają jeszcze Briana do uratowania. Nie wiemy, jak potoczyłaby się historia. No, nie wiemy. LOL. Nie no, ich zebeczunie ogólnie. Dobra, to idziemy ludzi zabawiać dobrą muzyką. Łapiecie dwa razy pod rząd tą samą postacią. Teraz do MTF-ów nie idziemy, nie będziemy ich na nich męczyć. Idziemy od razu do personelu klasy D. Dobra, i zaczynamy. Zaczęła się runda. MTF-y też wyszły na pewno ze swojej nory, ale ja tutaj, no wiadomo, wyższy cel. Biegnę, bo za wszelką cenę chcę zdążyć i być jak najszybciej u naszych kochanych, u naszego kochanego personelu klasy dupcia. Wszyscy wiedzą, że personel klasy dupcia to jest coś, co SCP-066 uwielbia najbardziej. Idę sobie jak gdyby nic. Idę sobie przez korytarze i drzwi. Już niedługo personel klasy dupa będzie w moich przepysznych łaskach. Przepysznych? Bez sensu. Bezwzględnych łaskach. I tak sobie idę przez korytarze i drzwi zapolować na personel klasy D. Oni jeszcze nie wiedzą. Dobra. O! Kogo my tu mamy? Obiad! Ostatnim razem coś ci się nie udało, tym razem chyba też się nie udało. Dobra, otwórz mi drzwi, to cię oszczędzę. Tak? No, na pewno tak to działa. No, otwórz mi drzwi. No dobra, a co tam mi szkodzi? No otwórz, chodź, otwórz drzwi. Ty się, mój kolega i tak to sanitariusz, który awczy, to co mi tam z życia otwórz. Dobra, dawaj, otwieraj te drzwi. I otwieraj i na twoim miejscu bym się stąd wynosił, ja się tym dobra, zajmę. Dobra, proszę, idź. Idziemy się przywitać z no, personelem zabijamy, klasy D. Do lepsza. Spadaj! Chodź tu! Relaksacyjna muzyka! Chodź. Ja mu otworzyłem drzwi w ogóle. Za mną. Dobra, zamykam. Zaraz będziecie moi! Nie mam stabiny! Chodź tu, Abe, jestem głodny mega! Chodź tu! Nie! Szybko! Chodź! Ja widzę to mięso małe, które krzyczy do mnie! Chodź dalej! Tesla! Dobra, biegnę! Chodź tu, Abe, jestem mega głodny, dawno nic nie jadłem! Kurde, no biegnij, a nie stoi. Kurwa! Nic mi nie zrobicie, bo jestem zbyt potężny! Jestem zbyt mały, chodź! Voldemort się odpala! Dobra, nie ma sensu ich gonić, za szybcy są. Powiem tak, SCP-066 stanowczo jest zbyt słaby. Niestety, strasznie minimalne obrażenia nie pomagają. No i łatwo uciec jest przed tym SCP-kiem. Kurde, a ciebie tu nie było. Dziwna sprawa w ogóle z tą wieżyczką. Jestem pewien, że jej tutaj nie było i się pojawiła z dupy nagle. No, nie było jej, co nie? Co widzisz, to na... Nie! Chodź tu! Muzyka dla uszu! Muzyka dla uszu!
Relaks i uwielbienie. Uuu, jaki pech, co nie? Ale nieszczęście. Co teraz robisz? O, jaki mi pech. Czas na muzykę. Halo? Halo? O, halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Jestem zamknięty trochę. Gdzie? Jak jesteś zamknięty? Na dole. Gdzie jest dół? Muzyka! Dobra, zaraz uwolnimy kogokolwiek tam jest zamknięty. Chodźcie tu! Chodźcie! Jestem mega głodny. Uciekaj! Uciekaj! Co to? Nie! Co to? Chodź tu szybko do windy! Nie! Muzyka dla uszu! Muzyka! Muzyka! Chodź tu! Jestem spragniony kultury odrobinki. Co, puścić ci jakieś disco? Jak uważasz? Jak disco? Disco? Dobra, niech w takim razie będzie disco! Disco! Na disco! Ach, trochę kultury to się nazywa. Odrobinka pięknej kultury, która uczy ludzi życia. Uszy bolą. Och, a się zrelaksowujesz, co nie? Relaks dla całego. Ach, idealny dzień relaksu, jak to się mówi. Kogoś tam mamy. Kto tu chce się zrelaksować jeszcze? O, chcesz się zrelaksować, tak? Ani trochę nie chcę. Relaks! Relaks! Chodź tu się zrelaksować! W napływie dobrej muzyki. Co się dzieje z tymi drzwiami? Chodź tu! Posłuchasz sobie disco troszeczkę, co ty na to? Disco? Disco. Nieźle go wzięło. Ale chodźmy tego gałgana uwolnić, który gdzieś tam jest. Jak to się mówi, dobry glutek uwalnia biednego personel klasy D. Zwykły dzień, przymierzam sobie korytarze. O, halo. Co tu się dzieje? Ja się pytam. Jestem na dole zamknięty. Tak? Ej, a chcesz posłuchać dobrej muzyki? Oczywiście. Cokolwiek, byleby mnie... Tutaj nie chcę siedzieć dłużej. Muzyka dla uszu! Miód dla moich uszu, nie dla uszu. O tak, właśnie tego pragnąłem. Dobra nutka, co nie? O! Jezus, ale to buja, chłopie, to jest co? Tak, jest dobra właśnie, nutka. Właśnie tego potrzebowałem, będąc zamkniętym tutaj. Tak, myślałem. Ironicznie na chwili mnie raduje. Dobra! O, no i teraz, o, ale jesteś śliczny. No i klasa, dobra, powiemy tak. Ja sobie teraz pójdę jakby nigdy nic, wyleć na górze, żebyś miał zdrowie i po prostu uciekaj tu stąd. Niech, o, kocham cię. Niech wygra lepszy. Wyleć się tutaj. Ja. Dobra, miłego dnia! Miłego, dziękuję za muzyczkę. Dobra, biedny personel klasy D był samotnie zamknięty w drukarce. Musiałem go uwolnić, bo głupio tak, co nie? Głupio tak. A teraz chodźmy zrelaksować paru ludzi w dobrej nutce. Kurde, kto tu tam drabinę postawił? Znaczy te działko, nie było i jest. No to się chyba po jakimś czasie samo stawia, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mam bladego pojęcia, ale takie mało odnoszę wrażenie. Dobra, możemy już generalnie uciec. Ale jestem SCP-kiem, który wiecie, no średnio lubi uciekać, on lubi relaksować ludzi. Przejść bokiem. O nie! Relaks! Nie! Relaks! No, chodź się zrelaksować! Ten, który kurde miał eskortować się zwierzę i się zabił! Nie mogę sam uciec! No. Możesz, tylko tą drugim wyjściem! A nie, to chyba nie działa. Tak to działa! Naprawdę dobra, to ja uciekam. Albo nie! Chodź się zrelaksuj muzyką!
Cześć, Abi. No nie, no zostaw mnie, no. No chodź, Abi, zrelaksujemy się trochę. Co nigdy ty na się to? Nie będziemy relaksować, ja stąd uciekam, żegnaj. Nie potrzebuję twojej pomocy. Chyba Nara. Nie. Chyba nie wiesz, że jest jeszcze drugie wyjście z placówki. Chociaż będzie miał auto. Cholercia, dobra. Ja musieli się na niego zaczaić na relaks z drugiej strony. Nie wiem, czy zdążę, bo no, on jak weźmie auto, no to generalnie może być dużo szybciej, co nie? Nie wiadomo też tu, czy drzwi będą otwarte, jeśli będą zamknięte, no to jestem skazany na porażkę. Tesla jest wyłączona, wolałem sprawdzić. Dobra, miejmy nadzieję, że będzie otwarty, wrota będą otwarte, bo jeśli nie, to niestety nic... Oj, dupa. Nic nie zrobię, nie zdążę tego rozwalić. Kurde, kory im chciało, to zajmie mi wieki. Abi ucieknie. Ajaj, tym razem mu się udało. Chyba właśnie wkroczyły jednostki do placówki, a wiecie co to znaczy? Relaks dla kolejnych nowych osób. Dobra, wydaje mi się, że jako SCP-66 zrobiliśmy wszystko, co to się dało, więc wynosimy się z tego miejsca, po prostu w świecie. O. Surprise, motherfucker! O Jezu! O, dzień dobry. Ach, relaks dla uszu! Relaks dla uszu! Relaks, po prostu relaks! Po prostu relaks, relaks! Co tam, jeszcze chcesz się trochę zrelaksować? Wydaje się być spięty strasznie, ogólnie rzecz biorąc, tak zauważyłem. No, strasznie wydaje się spięty. Co powiesz na odrobinkę w relaksu? Ua, tego się nie spodziewałem po tobie. Ale patrz na jaką dobrą nutkę puściłem teraz. Ooo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 o
Pięknie rozpoczęcie, piękne zakończenie. Ach, musiało tak się to skończyć. Dzień dobry! Pożegnam! Popsułeś mi zabawę. Nie, wejdź do windy. Idzie, idzie. Surprise, motherfucker! Nietrafialny! Nietrafialny... O, cholera, zminimalizowałem grę, ale przypał. No... Znietrafialny, a piękna muzyka tu gra. Piękna muzyka. Trafić go nie mogę. Piękna muzyka. Piękna muzyka. Piękna muzyka. Ej, posłuchajcie tego. O, relaksacyjna nutka. Relaksacyjna nutka. Bardzo relaksacyjna. Ciekawe, czy mogę prowadzić. Chyba nie, jako SCP-ki nie możemy prowadzić. Tak, ładnie. Przemyślane. No i to jest muzyczka. No, to jest klasa, co nie? To jest klawa. A kim ty jesteś? Pamiętasz tego, co uratowałeś? To zginąłeś? Nie. A co się stało? Uciekłeś? No, uciekłem. O, no to uciekaj szybko. Nim ktoś się... Piękna sprawa. No to szybciutko. Raz, dwa. Drogę ci oczyściłem. Nie, dziękuję. Właśnie, dziękuję, dziękuję. Nie ma sprawy. Trzymaj się. Ej, tylko jest problem, bo ty nie tędy uciekasz się okazało. Musisz... Nawet nie wiem kiedy. Dobra, wsiadaj do auta, musisz się tam dostać na drugą stronę, bo się ucieka tymi samochodami. Jakby co, to udawaj, że jesteś MTF-em czy coś. Krótka piłka, ale no. Zapiam się w pół, nie? Musisz uciec tam, są samochody i podejść do tych samochodów i je nacisnąć. Dobra. Dasz radę, wierzę w ciebie. Ach, personę klasy D, któremu pomogłem uciec. Piękne, piękne zakończenie tej historii. Uuu, kogo my tu mamy? Czy to jest mój obiad? Chodź, posłuchaj muzyki troszeczkę. O, nutka leci już. Och, muzyka dla uszu, co nie? Jak sądzisz? No, stary, dobra, dobra, ale brakuje dobrego bitu, wiesz? Mówisz? Chodź się, posłuchaj nutki. Ach, zawijam się stąd. Było wesoło, ale jak ktoś mówi, wszystko co dobre, kiedyś się kończy! A kurczę, nie przejechałem ze szkoły.
No i ucieczka. No, ale to była dobra runda. Ale, ale. I tym akcentem kończymy. Elo, elo.